Kurka. Ona tak ma, nie? Że na ciuchach gdzieś. Czuję się chora, nie? No, gardło mi boli w pierunie. Taka głowa, taki ból głowy, nie? Jak na chorobę. Wstałam dopiero. Kupiliśmy sobie taką sałatkę z Queeną i edamamy. Ciekawa, i migdałami. Ciekawa. Sos sojowo-imbirowy. Fajne połączenie. A to wszystko w żabce, którą mamy o tam. To jest to mieszkanie. Tam jest normalnie żabka, nie? Wychodzisz, kupujesz co chcesz, wracasz. Zajebiście. A teraz się szybko zbieramy, bo za 13 minut musimy opuścić lokal. Pamiętam, że już musi do każdej dziury zobaczyć. Chyba nie. O, zgasła. Do mnie tu jest takie podświetlane to. Puszczamy ten zacny dobytek. Bardzo dobrze się tu mieszkało. Myślałam, że tam coś ludzie są, a to jest to lustro pieruńskie. O, można wejść na ten. Na dach chyba, może tam jakiś taras jest. Piłam sok woraczkowy, mogę być trochę czerwona. Czuję się chora. miałam się kąpać wszystko tego, ale zaniechałam. Cześć, kąpać. Tak, ale włosy sobie chciałam też rano umyć, ale mówię nie. Bo kurde, czuję się taka chora. A jak nie dosuszę gdzieś włosów, to tam jest taki serio zimno. No to zaniechałam i testu z tym jadę. Tu jest tyle mieszkań, tyle pięter. Jest tylko minus jeden. Tu miało więcej parkingów? W sensie, w naszej kamienicy są dwa piętra parkingów podziemnych. Może szerszy po prostu to jest, wiesz? Nasza kamienica taka szeroko nie jest. Nie jest. Myślisz, że wszyscy mieszkańcy z tych siedmiu piętr zmieszczą się na jednym piętrze z samochodami? Nie wiem. Myślę, że nie. Mogę się robić. Może gdzieś tam głębiej, wiesz, wryli się tym nie sądzę, bo to nie chciałka. Idziemy teraz kupić sobie jakieś zapasy do żabki. Już się wczoraj odkupiliśmy. Ja się pojadłam fajnie. I coś do picia fajnego. Na przykład kiszone buraczki. Pchnij. Jakieś kanapki może. No i jedziemy pociągiem. O, pada. Opa. Mi się wydaje. Sobie wzięłam drugą bluzkę, taką z drugim rękawem, koszulę w kratkę, bo serio, jak drogowców, no zaskoczyło mnie to zimno. Ania powiedziała, no jest fajnie ciepełko, ale czasem jest zimno też. Ania, no moje rodzeństwo ogólnie, ale jest cały czas zimno, więc nie trafiłam tu w Warszawie na to ciepełko. A co ty chcesz? Sałatka, tatortilla i kombucha. Zestaw. Aha, dobra, to ty poczekasz z kulką, a ja idę do sklepu. Dobrze. Wróciliśmy tam, skąd przyjechaliśmy, tylko jesteśmy trochę po drugiej stronie, równolegle. Tu się kupuje bilety, przypuszczam. Tak wygląda peron. No, jest tak jak w niszowej części. No i teraz musimy czekać na pociąg i pomalutku jechać. Już dawno nie jeździłam polskimi kolejami, ale jak się nie ma auta, to przypuszczamy, bardzo dużo osób korzysta. No bo co innego, nie? Jak chcesz się dostać gdzieś na drugi koniec Polski na przykład. Jak tam Przemek? 11.59 jest pociąg. 11.59, a jest 11.37. Do Warszawy Zachodniej musimy jechać. Tak? I dopiero potem? Przesiadka. Przesiadka, dobrze. 11.59 na Bielsko-Biała, Zachodnia Warta Bielsko-Biała. Dobrze, czyli przesiadka, wyjedziemy do Warszawy Zachodniej i ten kup. O, dobrze, tylko jeden wybór, co nie? To jest strefa jednorazowa, jak co miejski, internetowy, strefowy, okresowy. No chyba to jest pierwsza strefa, bo to wszystko Warszawa. My nie jedziemy poza. Taryfa normalna. 5 minut pojedziemy tylko. No. Roweru nie mamy, ale kurczę walizki, a to walizki tutaj chyba nie ma. Aha, tu się tak robi. No mówi. Nie. Czekaj, 11.47 też jest jakiś chyba. Tak? Coś szybciej? 47. No nic, my wykombinujemy, który bilet kupić. Będziemy się przypuszczać w pociągu. Tą windą jechaliśmy. To jest najwolniej jadąca winda ever w życiu, jak wyjechałam, nie? Dojechaliśmy.
zdecydować. Jest. Idziemy. Dojechaliśmy na Warszawę Centralną. Troszeczkę jesteśmy tu pogubieni, bardziej niż w Barcelonie czy Madrycie, szczerze powiedziawszy. A w mojej własnej Polsce czuję się potracona tu. Ale no, może jestem po prostu zmęczona i lekko chora. Jest w Warszawie Centralnej, musimy się dostać do Katowic. To jest najbliżej naszego rybnika Wrocławia. Więc zmieniamy peron, wjeżdżając tutaj na tę główną część. Żałuję, że nie nagrałam sobie takiego robota, co robił kawę. Czy on jest tutaj pod spodem? Już nie nagram. O, tam ewentualnie musimy iść na kawę, bo 40 minut mamy do następnego pociągu. Awaria? Co ty gadasz? Tu nieczynny. No to szukamy kolejnego miejsca, żeby kupić bilet. Luka, jak jest tak dużo ludzi i non-stop, wiecie, schody ruchome, no to siedzi w końcu chciałam powiedzieć. Jeździ, że tak powiem, na moim udzie. Jeździ. No siedzi w tym, wiecie, z moim transportem. Tutaj działa. Tak to tu wygląda. Ładnie to wygląda ogólnie, tak robi wrażenie, nie? Ta polska kolej. Czysto, fajnie. No tylko z tym kupowaniem biletów, no myśmy jakieś inne kupili. No musimy iść na który? Na czwarty. Tak. O, fajnie tu jest napisane, że pierwszy peron, zobaczcie, trzeci, peron czwarty. Nie wiem, czy tam jeszcze są jakieś. Nie tylko mamy problem z kupieniem biletów, ewidentnie. Coś tu jest nie tak. Po godzinie. Nie, to jest po godzinie 11.30. Co to za różnica? No nie wiem, no 11. A wiesz, jest tak, 11 czy 12 jest? 12, jak jest 12 przecież, panuczku. Po 12 coś. Jest, akceptuj. Warszawa Centralna, rower, strefa ciszy, strefa wygody. Co chcemy, tam chcemy spanie? Nie no. Ja się dzisiaj wyspał odpowiednio. Wszedka. Jednorazowy. Strefa wygody chcesz jakaś? No nie wiem, ile to będzie kosztować. Ja też nie wiem. 12.43, 15.19. Klasę. Bierzemy klasę pierwszą? Ale a ty, to jest jeden bilet, 137 zł? No tak. Pierwsza klasa? Czekaj, Silesia? A to jest co? Najszybsze połączenie. To jest najszybsze połączenie. No, bo takie też potrzebujemy. Jakie rzucamy za klasą pierwszą, drugą? No, pewnie klasa druga są, wiesz... Tu jest pies, gorsze, nie? Wagony pewnie. Przewóz, tak, psa jeden. I... usytuowanie? Pokaż, jakie są opcje. Okno, środek. Okno. Ale tu musisz, a możesz dwa razy na raz kupić? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Akceptuj, rodzaj wagonu. Przedziałowy, bezprzedziałowy, przy stoliku. Przy stoliku bym wolała. Jaki to jest? Dlaczego nie ma obrazka? No bo ja chcę coś, może vloga zmontuję, ej, panoczku. Duża rodzina, daj. 146 zł. Ale to jest tylko jeden bilet. Daj edycja. Dodaj taki bilet jednorazowy, 15. Strefa ciszy, wygody, nie wiem co to jest. Strefa, nie. Ze stacji Rzeszów Główny. Czemu to się tak zmieniło? Ale to jest chujowe. A co robisz? Mamy jeden bilet, Warszawa Centralna. Chcę taki sam bilet, nie? A możesz dać przy edycji, dodaj drugi? Tor Główny, Bydgoszcz Główna, Piłek Główna, Szczecin. Nie spójność rozkładu jazdy pociągów, czyli... stacji koło brzegu numer 11, 12, 13 zatrzymują się w sektorze pierwszym. Wagony do stacji Gorzów bilet normalny numer 16, 17, 18 zatrzymują się w sektorze drugim. Klasa pierwsza. Nie, daj wstecz. Już widzę, co jest. Tu masz pierwszą, tu masz drugą. No i co jest wtedy ta? Niespójność. Jaka niespójność? Daj tutaj też pierwszą. Aha, to się tu wybiera. W twojej głowie bardzo jest spójność gości. Usytuowanie dowolne, miejsce przy... okno. Wybrano jeden bilet dodatkowy. Do stacji Białystok. Przez stację. Nie rozumiem tego, nie ma miejsc na dwie osoby, czy co? Wyjdź z tego i zrób to na nowo najwyżej. I od razu daj dwie osoby. Po godzinie 12, 4, Katowice. Nie dodałeś psa, a nie, pies to potem. Wagony o numerach 14, 13, 12, 11. Znowu tylko jedną osobę dałeś. 423?
Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje się... Co to jest za gówno? Bo ty tutaj masz w koszyku dwie rzeczy. Wyjdź z tego całkiem, Przemek. Ale jak mam dwie rzeczy? Wyjście. Dobra, to zrób co ty masz. Bo albo jedna osoba robi, to kuma cała, teraz. Albo druga instruuje. Dawaj, o. Pokaż. Pociąg linii R3. Czekaj, musimy tego nagrać. Ze stacji Sochacze. Dobra, już jest bez sensu. Dobrze, kupiliśmy bilety, kosztowały... Koniec końców? 15 zł? 262. 260, aha, bo pies pewnie kupił bilet. I teraz idziemy na jakąś kawkę, bo już normalnie powiem wam. O, tu jest rozpisane, gdzie co znajdziemy. Jest tam napisane, gdzie to? Szczecin. Stoi na torze 6, przy peronie 4. Planowy odjazd pociągu o godzinie 12.23. PKP IC. Pociąg Intercity Zamojski do stacji Wielkopolskiej stacji Kołobrze przez stację Warszawa Zachodnia, Łodzi Główne, Kutno, Włocławek, Torun Główne, Wydłuż Główna, Biła Główna. Poszłam tu do ING sobie aktywować karty, wychodzę i patrzę. Wow, pięknie tu wygląda. No, bosko. A tak z drugiej strony. Dobra, idziemy, bo nie zdążymy, nie? Bardzo. Zbliżamy się do stacji Warszawa Zachodnia. Bardzo elegancko tu jest. Warszawa Zachodnia, można przesiąść się do pociągu słychać, nie? O, teraz. W ramach biletu mamy takie oto przekąski. Zobaczcie, torcik miodowy jest tutaj wegetariański, sałatka z tofu i czarnym sezamem i takie mini briożki z pastą warzywną. Więc jest fajnie. I nawet więcej jest tych wegetariańskich rzeczy niż z mięsem. To mnie tu bardzo cieszy. Tak sobie siedzimy. Mamy miejsca takie, że ja no tak, Przemek tu siedzi, a ja powinnam tam obok siedzieć. Mówi się z kimś zamienimy. Siedzenie no bo bez sensu, nie? No nie szło wybrać siebie, nie? Nie szło. Zjedł automatycznie. Automatycznie tak gdzie nie przyjdziemy. Nie było obok siebie, ale na zjedli cały... Możesz to położyć jeszcze jak cały ten, co? Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu i rzeczy osobistych oraz o zachowanie ja sobie mam zamiast tu trochę pomontować. Zobaczymy, czy się uda. Tak ja tyle nie wiem, czy życzymy minie dźwignie, nie? Bytu. Do zobaczenia. Z Katowic do Wiednia można powiedzieć. Z Katowic do Wiednia? Pokaż nagle. Zmienię. Podnieś. Thank you for choosing PKP Intercity. We wish you a pleasant stay and see you again. Tak to działa. Z Katowic do Wiednia można za 20 euro zjechać. Na 20 euro. Trzymaj. A nie, chyba nie wyłączyłeś nagrywania, Przemysławie. Dobra, jedziemy, proszę pani. Teraz nas czeka ile godzin? Warszawa, Katowice? 3 godziny tylko? Mhm. Jak zwykle nie zdążyłam włączyć mikrofonu, a już zaczynam nagrywać, proszę państwa. Oprócz tego posiłku jeszcze dostajecie w tym bilecie wyższym ciepły napój i zimny. I możesz sobie herbatkę wziąć albo kawę z mlekiem. Ja wzięłam bez, bo nie mieli sojowego. Albo dwa napoje, bo tam pani z tego wzięła, po prostu dwie wody. Więc Przemek zrezygnował z ciepłego napoju, nawet herbaty nie chciał. Wola. Z mógłbyś dwie sobie wziąć, ale dobra. Nie potrzeba nam więcej, bo jesteśmy przygotowani. Wiedzieliśmy, że będziemy kilka godzin jechać, więc... A to taka dodatkowa, miła rzecz w postaci ciepłej kawusi do montowania vloga. Ten pan, co serwował wszystko, bardzo miły. Tu siedzi kulka. Tą sałatkę z tofu i czarnym sezamem. Taka malutka, ale wygląda bardzo dobrze. Jak ci smakuje, Przemku? Bardzo pyszne. Bardzo pyszne. Tak? Jest winegret, to jest najważniejsze. A ja dostałam te brioszki z tofu. Ma smak. Co mówisz? Ma smak, tak? No, no. Ja takie brioszki dostałam malutkie. Więc będzie jedzone. Jest taki drobniutki poczęstunek, nie jest to jakieś wielkie danie, ale super. Biorę. O, tak, bardzo dziękuję. Specyficzny pan, ale bardzo sympatyczny.
powiem wam tak. Było tak dobre to jedzenie, że zamówiliśmy kolejne rzeczy do jedzenia. Chociaż sobie wszystko przygotowaliśmy, wzięliśmy na wynos, to kupiliśmy rzeczy, to jest tak dobre to jedzenie, że chcemy skosztować dalej. I nawet uwaga, przygotowali dla nas kawę z mlekiem sojowym. No pięknie. Pan powiedział, że specjalnie na nasze życzenie. No to mamy troszkę polskie. A to sobie nagrywam, żeby potem pooglądać trochę, jak zatęsknię. Wiecie. No dobra, tu są takie widoki, takie se. Betoniarki. Ej, to był skup. Nie, skup palet. Jezus, jakie już harcze. O, tutaj trochę. Boże, za głos, nie? Uwaga, teraz widzę, to do mnie jest nagrywane. Nie wydawały się te drzewa takie wysokie, jak tam z tej perspektywy, jak tam dwóch panów stało, to jak się porównało te drzewa, to mówię, o kurde, wielkie, wysokie, nie? Normalnie sobie patrzysz na drzewa i o, drzewa, nie? A jak widzisz ludzi dookoła, pod nimi tu i widzisz proporcje, to myślisz, o kurde, ale drzewa wysokie. To kosztuj szybko, bo... Spoko? No to elegancko. Jak tam kulka? Wszystko dobrze? Łączek? Ja, wszystko dobrze. Kolejne jedzonko. Bardzo smaczne. Bardzo smaczne. Czyli ma takie serki camembert, a tu jest pasta z wegańskim jakimś tam sosikiem. Po czasie trochę wysiadamy już pomału. No, mieliśmy stolik, a tu można tak sobie jak w samolocie. Dobra, wysiadamy. Nie dobrze mi trochę, bo siedziałam całą drogę tyłem. Żebyś się z Przemkiem nie przesiadłam. Teraz normalnie mam takie... Ale jeszcze jeden pociąg, tak? Idzie dokąd? Do Włodzisławia? Do Rybnika. A z Rybnika do Włodzisławia musimy się dostać. To właściwie do Radlina. To może na zdani odbierze. Co ty kombinujesz, że ten? Przecież dojedziemy sobie spokojnie. No dobrze. No co masz kogoś angażować? No to nie chciał nas odwieźć. Chce. Chce popodróżować, ale Dani chciał chyba nas odebrać. Ale dobra, to odwiedzimy ich. O Jezusiczku, co to tak czyni się? Odwiedzimy ich albo po drodze. Albo chcesz, żeby ktoś cię wodził, bo to kolejny raz pytasz. Ale to bardziej chodzi nie o włożenie, tylko żeby spotkać się z Dani, bo może no nie i tak być... i tak pojedziemy do niego, nie? Jesteś pewien? No tak, jesteś pewien, to dobrze. Tak, żeby pojechać, nie? No to zrobię, to ty zrób tak, żeby tam pojechać. Nie, musimy, Przemek musi pierwszy raz siedzibę nową Trillo odwiedzić, więc no musimy tam wejść. Dobra, zobaczymy głos bez mikrofonu, jak posłychać. Weszliśmy już tutaj na dół, zeszliśmy schodami z peronu i tak wygląda. O, nawet Subway jest. Stacja w Katowicach, McDonald's i inne rzeczy z
sklepy, nie sklepy. Teraz ciśniemy znaleźć jakąś ubikację. No wiecie, nie zdążyłam. W pociągu mieliśmy fajnie blisko, fajną ubikację, czyściutko. Było fajnie, było ciśnienie w wodzie. Ale nie zdążyłam, nie? Bo montowałam i się zagapiłam i szybko się już musieliśmy zbierać. No i kurczę, no. Nie udało się. Wiecie, macie też tak, nie? Że się zagapicie i później jest problem, nie? W oczekiwaniu usiedliśmy sobie na pociąg do Rybnika, usiedliśmy sobie tutaj. Przemek sobie zamówił sernik i kawkę, a ja nic, bo ja nie mam ochoty na nic. Tak? Dawno nie jadł Przemek. Z 4 lata gościu. Więcej, 5. 5? 4 albo 5 lat. Polski sernik, no. A nie, nie jest też taki, nie jest to kołacz na przykład, ale jest to sernik. Wolałbym kołacz z serem, ale jak jest sernik, to sernik. Kołacz z serem to wiesz. Co? Jak ktoś się będzie żenił, latka szybko bierze ten ślub. Przyjeżdża jest kołaczem z serem. Przemek chce kołacz z serem i makiem. I na ten ryfę musisz, nie, już na portę musisz przecieć. No. Dowiedzieliśmy się, że jest opóźnienie 15 minut jeszcze. Jesteśmy praktycznie prawie na czas. Kulka się cieszy, jak nie wiem co, jakoś, tak jakby nie wiem. Tak jakby wiedziała, że ona już jest w Polsce, że ona zobaczy Hanie i Pawła jeszcze dzisiaj. No nie rób, bo się wciera Przemek, brudna. Wejdzie po mnie, po czym kąpałam, żeby się wcierała teraz w tę podłogę, pierona. Niech się nie wciera w tę podłogę. Wciera się, kulka. Nie lubię, żeby... czyściutka, potem to pościeli, tak. No, już. I powiem tak, nie? Bez względu na płeć, bez względu na wagę, wzrost, ubiór, nic. Kulka nie widzi, ale jak ktoś ma czapkę, to od razu leci do tej osoby, bo ona sobie myśli, że to jest Gabriel, nie? Co je maszynista? Zapytaj się go, powiedzmy smacznego. Co pan je? Co pan tam je? Czekajcie, będę swojego vloga. Dwoje ich tam jest. Ona zaś chce na... Nie na podłogę, pierona, nie o podłogę. Musimy poszukać wagonu 351, bo właśnie dojeżdża nasz pociąg. I musimy znaleźć swój wagon. Wchodzimy. Myślę, że godzinkę to zajmie. Na jazda. Będziemy w Rybniku i z Rybnika się trzeba dostać do Radlina. No, jedziemy już. Tym razem sobie siadłam z przodu. W sensie takim, że no, siadłam sobie i jadę przodem, więc będę mogła fajnie sobie to nagrywać też co nieco. Pociąg jest bardzo wygodny. W sensie siedzenia są bardzo wygodne. Tutaj mamy, gdzie jesteśmy, która jest godzina. Nie będzie z łazienką, z drugiej strony. No, spoko, fajnie się siedzi. Kulka, oczywiście w transporterku sobie siedzi. Zobaczymy, czy całą podróż wytrzyma. W każdym razie krótko idziemy, około 40-50 minut. No, trochę widoczków dla Edyty, proszę Państwa. Widoczki dla Edyty i jadymy. I jadymy. O, Przemek. Jak tam WC? Jest WC. Z drugiej strony? Tak. Przedłeś tam? Tak. Przedłem do klasy numer 2. To nie jedziesz do WC? Idę, tylko mogę się zmuszyć. Zgrzałeś się. Teraz ciepło jest, nie? Dobra, to ja... O kurwa. Teraz dopiero nagrywam. To jest niesmaczona mina człowieka, który od wyjścia z pociągu, od wewnątrz pociągu, Warszawa-Katowice. Warszawa Wschodnia do stacji Praga. Zapraszamy do skorzystania z oferty gastronomicznej w wagonie numer 351. Przedział konduktorski znajduje się w wagonie numer 350. Informujemy, że pociąg ze stacji Katowice odjechał z 20-minutowym opóźnieniem, za które Państwa przepraszamy. Następna stacja Tychy. Good afternoon, welcome on board of our Intercity Train Silesia number. Tak, chciałam tylko powiedzieć, że to była mina zaznaczonego człowieka, który większość podróży od pociągu Warszawa-Katowice do teraz, do wsiąść aż do tego, kiedy tu wsiadłam, pociąg Katowice-Rybnik, wszystko było slow motion. Wszystko.
chyba to po prostu przyspieszę i puszczę muzyczkę. I albo to całe wywalę, nie? Przemek jest zniesmaczony również. Jak przyspieszasz, puścisz muzyczkę. Czyli tak jak ktoś gada do kamery, to miałem przyspieszone, albo leci muzyczka. Gdzie mam wrzucać ruchu barki, czy jak? Nie, nie wiem, co z tym zrobię jeszcze przy montażu. Ale tyle rzeczy stąd nagrywałam. Jak byliśmy na peronie, szukaliśmy, kupowaliśmy bilety. No nic. Jeszcze raz muszę powtórzyć to, co mówiłam wcześniej, że było opóźnienie 20 minut, tak jak słyszeliście. Jedziemy około 40 minut, będziemy jechać. Ale piękny słoneczko świeci, prosto w moją twarz. No, Kulka sobie tutaj w transporterku ładnie siedzi, leży właściwie. Leżysz? Leży sobie. Leży sobie pończusz. No, a my tutaj siedzimy i co? Coś się napijemy. Co to jakaś psiastka? Dzień dobry, dzień dobry. Jeden podwójny, potrójny nawet. Sobie nagrywałam i trafiłam pana konduktora. Ale ta, ty wiesz, to jest jedna z dwóch, na trzech. Psa też, nie? Nie, to masz transporter. Chyba ci mówię w okienku. Ups, ale bym nas wykopała. Czy on tam czyta? Czy on to czyta? Czy on to czyta? Kopałaś nas, tak to był napad na bank, to już siedzimy. Jakby to było co? Napad na bank, to już siedzimy. No to ja nie mogę napadać na banki. Nie jestem dobrym kompanem do napadów na banki, nie? Dobra, jedynie. Ale tutaj, słuchaj, nie Przemek, tu jest inaczej niż w tamtym pociągu, bo tu tak czuć te tuf, nie? Takie tu. Słyszysz to? Czujesz to? A tam było tak totalnie gładko, nie? Zauważyłeś też różnicę? Że było totalnie gładko tam? W tamtym pociągu Warszawa-Katowice? To było pośpieszne, więc to jest tak normalny, a my tu całą drogę będziemy tak wolno jechać? Ja się pytam. Ogródki działkowe. O, wiosna, czyli widzicie, zaczynają się oczywiście tutaj listki pokazywać, kwiatki na drzewach. Zapomniana ta wiosna w Polsce jest przepiękna. Tu się cały krajobraz zmienia, wszystko się zazielenia, z dnia na dzień jest coraz piękniej. Mega. Na Teneryfie jest cały czas pięknie zielone. Na Teneryfie człowiek czuje, jakby cały czas był w ogrodzie botanicznym. Non stop jest zielone, non stop ta przyroda kwitnie. Od czasu do czasu są takie drzewa na bulwarze. To one kwitną i spadają takie fioletowe kwiatki, jak dywan. To jest pięknie, to wygląda raz do roku, więc wtedy jest troszeczkę inaczej. Ale tak to cały rok zielony. Nudy. W ostatnim wagonie na to wszystko, nie? Szkoda, że nie łapię ostrości, ale mega fajny widok, nie? Mega fajny widok. Dobra, cisnę. Zaraz będziemy wysiadać, cisnę miejsce. Mam w łazience. Tu się cały czas otwiera, nie? Jak wychodzisz tam, to masz przed wagon te drzwiczki i jakbyś, nie wiem, zapatrzony na przykład w telefon szedł, to walniesz albo... Nie wiem, czemu przystanęliśmy tak w środku niczego, bo tam widzicie pola, krzoki, lasy. Z drugiej strony bardzo podobnie. No ale dobra. Może dlatego, żebym sobie te piękne kwiatki tam nagrała. O. No jakby nie było, to jest takie na Śląsku nasz taki znak rozpoznawczy węgiel. Przejeżdżamy obok kopalni. Ale czekaj, co to za kopalnia, Przemek? Co to za kopalnia? Nie kojarzę, czekaj, przez co my przyjeżdżamy, żeby była kopalnia? Węgiel. Aż ten Przemek nagrywa, nie? Węgiel. Tak wygląda, jak ktoś jeszcze w życiu nie widział kopalni. O, to jest bardzo, to jest znak rozpoznawczy kopalni, ten kowrotek tam na górze. Nie wiem, czy to dla mnie przynajmniej ten znak rozpoznawczy, więc jak ktoś jeszcze w życiu nie był na Śląsku, nie widział kopalni, to teraz widzi. O. Tymi autami jest ładowany węgiel. Autami? Boże, pojazdami. Niestety się pocket nie zdążył uruchomić. To była czerwionka. Chciałam pokazać stację, ale już przejechaliśmy, nie? On się tak długo uruchamia. Jadziemy. Lasy są takie wyjątkowe, no. Ładne, podobają mi się. Kurczę, las niby, las. Ten na przykład, że tutaj tak ta
teściółka taka zieloniuteńka, jaśniuteńka była. A, dlatego żeśmy przystanęli, bo tutaj... Okej. Na kamień się ten jedzie? Przemek to jakieś znajome miejsce widzi. Proszę państwa. Tu zjechaliśmy rowerami, pamiętasz? Tędy? Co pan zostałem, no? Nie, nie pamiętam. Musieliśmy rower cisnąć. Musieliśmy rower cisnąć? Co ty gadasz? Tam gdzieś? Tam jest jakaś trasa rowerowa? Na kamień jechaliśmy rowerami, sobie lasami. A, okej, okej. Jestem, wysiadłam tu z ostatniego wagonu, totalnie z ostatniego wagonu. Patrzcie, ile mleczyków, rybnik mój kochany. Tutaj, już doskonale wiem, gdzie ja jestem, nie? Pociąg Intercity Halny ze stacji Bielsko-Biała Główna do stacji Wielkopolska Główna przez stację Kędzierzyn-Koźle Opole Główne, Wrocław Główny, Poznań Główny i Nowrocław. Stoi na torze 2, 3, 4, 5. Ale głośno. Pociąg Intercity Halny. Teraz ciśniemy chyba sobie tak stówką pojedziemy. Przemek już jedzie pierwszy z walizami. Chyba sobie tak to zamówię do Krystka. Chcemy mu zrobić niespodziankę. Zapowiadaliśmy się, przepraszam, bardziej w piątek. A jest czwartek. A jeszcze jutro mamy cały piątek, żeby ludzi odwiedzać. To może dzisiaj tylko Krystka ogarniemy, a jutro do twojej siostry, co? Ale musimy poogarniać te dokumenty. A dokumenty. Cały dzień. Dobra. No ale cały piątek jest, to cały dzień będziesz dokumenty załatwiać, bo było nie będziesz miał. No to musisz odskoczyć tak. Musisz sobie zrobić fotę. No. Musisz. Tam Przemek może, co? Czy... Jak to jest poniszczone, jak kiedyś chodziłem, często. Ty mnie chyba wziąłeś kiedyś na hamburgera, pamiętasz? Do Big Bully, no. Big Bully, takie były dupne hamburgery wielkie. Zajemnie. Dobra, dużo rzeczy trzeba porobić. Wierzę ci. No nie, satelita w buźkę. Padnę, jak to dobrze wygląda. Ale żeby tylko Polacy mieli takie nastawienie, bo już zauważyłam u kilku osób jakieś takie naburmuszeni ludzie byli w pociągu na przykład. Chcieliśmy... Był taki wagon, taki ala powiedzmy barowy. I na chwilę tam chcieliśmy postać, ale nic nie kupić, nie? Tak? Gościu, czy dobrze powiedzieć, to nie może stać? No tak, ale tak, w takim stylu, znaczy nie stylu, takim... Tak nienormalnie, tylko tak jak lekką pretensją. Nie wiem, bo chyba po prostu nie do końca dobrze po polsku może mówił. Nie wiem, tak odczułam. Już się nie zatrzymywali za bardzo. Żeby nas przepuścić. Kościuszki, to jest ulica prowadząca prościutko do tamtych dwóch wież, czyli do bazyliki. No dobra, idziemy teraz, proszę państwa. Gdzie my idziemy w ogóle? Full hyper. Teraz musisz próbować. Szkoda czasu, ale dobra, niech ci będzie. Tu masz żabkę naprzeciw. Żabkę musisz kupić wszystko. No. Tak idę, patrzę, nie paznokciowe, po schodach, matrioszka i powiem wam, kiedyś to był Orange Nace i biurka są tam, gdzie były, tutaj przy tym, to było moje pierwsze szkolenie, tylko to był Orange Nace wtedy, pierwsze moje szkolenie, po schodkach do góry się wchodziło, to pewnie jest inna załoga, nie, bo to było prawie 20 lat temu, nie, 18 lat temu odbywałam swoje szkolenie pierwsze w życiu. Paznokciowy tam w tym miejscu. Ale kurde, ej, czym kurka jest w ogóle w transporterze? Czekajcie. Dobra, proszę państwa, kurka została zwolniona. Proszę. Leci, Przemek w ogóle się nie przyjmuje, czy ja za nim idę, czy nie, więc już jest tak daleko, no bo ja po prostu przystanęłam, żeby kurkę wypuścić. Jakie piękne. Czy ja sięgnę, żeby to powąchać? Nie pachną.